No, my też mieliśmy nadzieję po prostu, ale no i tak wierzyliśmy w to zwycięstwo. Po prostu tak się nastawialiśmy, no bo gdybyśmy tak nie byli nastawieni, to byłoby bez sensu grać w ogóle. Ale no, mecz jako mecz, tak... No ciężki po prostu, ciężki mecz. Polonia tam nie jest zespołem takim łatwym do bicia, tylko po prostu jak każdy mecz trzeba sobie walczyć i po prostu niedobrze zaczęliśmy ten mecz, bo tak było kilka błędów, tam niedokładnych podań, ale potem ta stresowana bramka. No ale cud, graliśmy dalej cały czas, no nie wiem, próbowaliśmy atakować, strzelić bramkę, no niestety tam się nie udawało. Po prostu ten też potem w drugiej połowie ten karny jest strzelony, niestety. Ale no, jak mówiłem, że już chyba ta bramka tam to jest jakaś, nie wiem, przeklęta zresztą, bo to już jest trzeci czy czwarty nawet karny w tamtej stronie, który się nie strzela. Trzeci tutaj i raz jeszcze młody też tam jeszcze, ale... No nie wiem, no po prostu idealna sytuacja była dla nas. Karny i czerwona kartka dla Jodłowca. I naprawdę mecz mógł nam się fajnie ułożyć. No ale niestety, no mówię, to też nie jest wina ani Przemka, ani kogoś tam po prostu. No tak jest, że raz się strzela, raz nie. No trudno po prostu. Potem dalej atakowaliśmy, no i niestety się nie udało tej bramki strzelić. No. Także no, trudne spotkanie. No. Myślę, że tak nie było to jedno z najlepszych spotkań w naszym wykonaniu. Nie, no to chłopaki ćwiczyli tam te właśnie karne i tam, także no trudno, no mówię, ja jestem tego zdania, ja tam się złapałem za karny, tam nie strzeliłem, ale ja po prostu już powiedziałem, że nie chcę strzelać, nie to, że coś tam, tylko że nie chcę, bo tam nie strzelałem inni, ale myślę, że nie wiem, skoro Seba już tam strzelał, to powinien strzelać dalej, no. To nie mówię coś tam, że wina jest Przemka, bo on po prostu dobrze się czuł, chciał strzelić, nie strzelił, trudno. No ale nie wiem, po prostu trzeba mieć takiego jednego wykonawcę i on cały czas, żeby strzelał. No. Albo bo tam był Dudy, albo Seba, no. Także trudno, no po prostu. Gdyby strzelił, to by było super. No. Tak samo jak ja, gdybym strzelił tutaj z Lechem, to też byśmy mieli trzy punkty. No ale mówię, no straciliśmy dwa. Tutaj też mogliśmy wyrównać, nawet mogłyby... Myślę, że gdyby ten karny wpadł, to myślę, że byśmy tak... dostali takie jakieś skrzydła i po prostu byśmy ciągnęli to do przodu i myślę, że może, nie wiem, po prostu Polonia się poczuła, wiadomo, jak karny się nie strzela, to Polonia tak psychicznie trochę była w takim, no, nad nami psychicznie to po prostu byli po tym niestrzelonym karnym, no, ale mówię, cały czas atakowaliśmy, staraliśmy się, no to niestety się nie udało, no. Po prostu mecz nam się nie udał cały, no i jest następny mecz w Bełchatowie za 2 tygodnie i tam trzeba odrobić to, co tutaj straciliśmy. Co mogę powiedzieć, że można powiedzieć, że szczęśliwie zremisowaliśmy, wygraliśmy ten mecz, bo jednak drużyna śląska zagrała bardzo odważnie. Miała kilka takich podbramkowych sytuacji, gdzie mogła to zakończyć strzałem, no ale cóż, no, nasz blok defensywny i kolektyw, zespół spowodował to, że jednak w osłabieniu wygraliśmy ten mecz. No to jest tak, Oliwa zawsze jest sprawiedliwa, więc tutaj co do karnego chciałbym komentarz zakończyć. Natomiast na pewno dodał nam skrzydeł ten niszczony karny i no i tak jak mówię, no byliśmy na tyle poukładani, że dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Powiem tak, no, w Warszawie chyba zetronizowaliśmy wszystko, co było dobre w drużynie Śląska. No, nie ma co ukrywać, zablokowaliśmy skrzydła, graliśmy dobrze w środku, więc ten wynik był dla nas łatwy i przyjemny. Dzisiaj było ciężko, już nie było tak przyjemnie, aczkolwiek zwycięsko. I tak jak mówię, no trzeba tutaj pochwalić całą drużynę, bo zostawiliśmy kawał zdrowia, no i jeszcze oczywiście ta czerwona kartka nieszczęsna. No, cieszę się, że na Opolskie udało nam się wygrać 10. Powiem tak, nasza ekstraklasa jest tak nieobliczona, że wszystko jest możliwe.
gra się do końca i życzę Śląskowi, żeby nie spuszczał czoła, żeby grał dalej, bo każda kolejka przynosi różne zaskakujące wyniki. Nas też skreślano tydzień temu z UKS-em, że już nie mamy szans na nic, na puchary, czy jakieś tam różne trofea, a dzisiejsza kolejka pokazała, że jeszcze jesteśmy w grze. Więc życzę Polonii i życzę Śląskowi, żebyśmy wspólnie zagrali na europejskim froncie. No cóż, no to jest wizja trenera Tarasiewicza. Zgodzę się z nim, że no teraz jest moda na ściąganie młodych zawodników do swoich kadr. Aczkolwiek nie można zapominać też o starszych zawodnikach. Jednak oni są tak naprawdę od budowania kolektywu i jednak mają jakiś duży udział w tym. Przepraszam. Udział w tym, że jednak są jednak osobami, które odgrywają znaczące role w swoich zespołach. No i w międzyczasie jeszcze zwycięstwo z Krakowią w Pucharze Polski. Przepraszam. Czy osoba miała wpływ? No to jest chyba za wcześnie jeszcze, żeby oceniać pracę trenera. No na pewno wniósł coś nowego u nas w treningach i w ogóle w stylu bycia. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No nie zapieszajmy, aby było tak, jak jest do tej pory. No cóż, tak jak powiedziałem, no chciałbym, żeby było do trzech razy sztuka. No tak się okazało, w końcu udało mi się wygrać, cieszę się z tego bardzo. No i cóż, no wracamy do Warszawy i przed nami następny mecz Pucharu Ekstraklasy. A później, kiedy drużyny będą wypoczywały, można to powiedzieć, do następnej kolejki mamy rewanż następny w Pucharze Ekstraklasy. No, gramy na trzech frontach, tutaj musimy się jednak zbroić, bo jak nie wyjdzie w lidze, to może wyjdzie w pucharze. No, nie ma co ukrywać. Gra na trzech frontach też jest fajną sprawą.